Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Nocur i dziś przedstawię Wam to, co zapowiedział dziś Giant Software. A myślę, że każdy, kto śledzi serię Farming Simulator, będzie mega zszokowany, bo właśnie to dziś został zapowiedziany nowy Farming Simulator. I to nie jest clickbait, tak więc bez zbędnego przedłużania zostawcie subskrypcję na moim kanale, bo powoli zbliżamy się do bariery 60 tysięcy. Łapeczkę w górę, aby materiał niósł się jak najdalej, no i oczywiście komentarz, bo w tym filmie ważne bardzo będzie dla mnie, co na ten temat sądzicie. Także nie przedłużając, zaczynamy. Dziś przeglądając jak co dzień stronę farminga, moim oczom ukazała się oficjalna zapowiedź nowego farminga. Przyznam wam się, że przez pewien moment zadrżało mi serce, bo myślałem, że pewnie chodzi o Farming Simulator 25. A tutaj delikatny szok, bo okazuje się, że Giant zapowiedział, że już wkrótce ukaże się kolejna odsłona farminga, która to nazywać się ma Farming Simulator Kids. Nie przesłyszeliście się, Farming Simulator Kids. Na stronie Giants możemy znaleźć wstęp do opisu nadchodzącej odsłony. Rodzina gier Farming Simulator powiększa się, przedstawiamy najświeższego i wkrótce urodzonego członka Farming Simulator Kids. Już wkrótce na Nintendo Switch i urządzeniach mobilnych wiosną 2024 roku. Zamówienia przedpremierowe będą dostępne w najbliższej przyszłości. Bądźcie czujni. Czyli wychodzi na to, że następnym farmingiem nie będzie edycja 25, tylko właśnie Kids. A co to ma w ogóle takiego być? Farming Simulator Kids to łatwa do grania gra odpowiednia dla wszystkich grup wiekowych, wprowadzająca rosnące pokolenie w kolorowy i zabawny świat rolnictwa i kwitnącej przyrody. Edukuje i bawi je w środowisku przyjaznym dzieciom i chronionym. Przyjrzyj się najważniejszym momentom poniżej. No i w tym momencie ukazuje się pierwszy oficjalny trailer owej gry. A pod wypisane jest mniej więcej to, co gra będzie zawierać. Prezentacja przyjazna dzieciom, kreator postaci z kolorowymi stylami, wiele lokalizacji do odkrycia, zdrowe rośliny do sadzenia i zbiorów, niezliczone przedmioty do produkcji, kolekcjonowania i handlu, pojazdy i narzędzia firmy John Deere, sympatyczne postacie i zwierzęta, które warto poznać, wiele zajęć takich jak rolnictwo, ogrodnictwo i nie tylko, system osiągnięć i twórca filmów. Ale z tego, co ukazane jest na screenach, to zwierzęta, jakie będą w grze, to konie, lamy, krowy, owce, kozy, świnie, pieski, gęsi, lisy, łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Borsuki, kurczaki, króliki, myszy, ptaki i żaby. No powiem wam, że... mają rozmach, skurwysyny. Tyle rodzajów zwierząt nigdy nie będzie w prawdziwym, dorosłym Farming Simulator. Wiadomo, że gra ta nie będzie polegała na tym, co że tak to ujmę, dorosły farming, ale jest bardzo tego dużo. Jeśli chodzi o cel tej gry, to wypowiada się tutaj sam dyrektor kreatywny Giants. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani możliwością wprowadzenia małych dzieci w świat rolnictwa w zabawny i bezpieczny sposób. Czyli Giantsom chodzi o to, aby dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców po prostu. Skoro ich gra dociera do osób powyżej PEGI 3, to czemu by nie zrobić jakiejś gry, która to docierać będzie do progu poniżej PEGI 3? No i taka gra na waszych oczach powstaje. Ciekawe jest to, że jedyną marką pojazdów w grze będzie John Deere, ale nie jest to duża gra, więc jest to zrozumiałe. A tak wypowiada się na temat menadżer do spraw komunikacji z firmy John Deere. To dla nas przyjemność wspierać tak atrakcyjny projekt, który w zabawny sposób wprowadza dzieci w rolnictwo i budzi w nich zainteresowanie produkcją żywności. Kolejna ciekawa sprawa to uprawy i produkty, które będziemy mogli hodować i tworzyć w tej grze. Warzyw, owoców i produktów, jak sami widzicie, na obrazku jest mnóstwo. Do tego w grze będzie dostępny kreator postaci, także będziemy mogli skonfigurować swoją postać według uznania. Na sam koniec dodam, że w grze będzie parę ciekawych miejsc do odkrycia, jak farma, stodoła, targ i wiele więcej. Gra premierę swoją ma mieć wiosną 2024 roku i dostępna ma być na Nintendo i urządzenia mobilne. Ech, trochę tego było, ale chciałem, abyście wszystkiego się o tej edycji farminga dowiedzieli. Tak więc zapraszam Was teraz do małego podsumowania. Moi drodzy, teraz trochę słów ode mnie, co ja na ten temat sądzę. Wiadomym jest, że gracze starsi i mojego progu wiekowego nie będą w tę grę grać. No chyba, że tylko i wyłącznie z czystej ciekawości. Gry tej nie należy moim zdaniem już na samym starcie karcić, tylko dlatego, że nie jest wyczekiwanym farmingiem 25, tylko należy się cieszyć, że najmłodsi będą mieli family friendly gierkę. Chociaż klasyczny farming też nim jest.
chcę wam też powiedzieć, żebyście się nie martwili, bo to, że wyjdzie Farming Simulator Kids, to nie oznacza zaraz, że premiera Farminga 25 jest zagrożona. Bo jak sami widzicie, Farming Simulator Kids to nie jest duży projekt. Jest on po prostu projektem pobocznym, aby poszerzyć grono odbiorców i tylko tyle. Resztę do oceny pozostawiam wam i czekam z niecierpliwością na wasze komentarze co do tej gry. Tak więc ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, mówił Nocur, do następnego, cześć, na razie.